Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj omówienie aktualizacji wielkanocnej. To co wam mówiłem w poniedziałkowym filmie, na pewno taka aktualizacja będzie i już wczoraj dostaliśmy info, że dzisiaj zostanie wgrana na serwery. Nie wiem dokładnie o której, niektórzy już tam na Androidach mają, niektórzy jeszcze nie, no ale dzisiaj do końca dnia na pewno na wszystkich platformach już będziecie ją mieć. Aktualizacja z numerkiem 12, więc dosyć okrągła, no i dzisiaj omówimy sobie wszystkie zmiany, pokażę wam jakie są screeny i tak dalej, bo już jakieś tam przecieki można powiedzieć mamy. No i przepraszam oczywiście, że nie nagrałem tego filmu już wczoraj, bo raczej u mnie przeważnie jak tylko się pojawiało info aktualizacji, to za chwilę był film, no ale nie miałem czasu, wróciłem dopiero tam przed 20 w sumie do domu, więc już nie chciałem na noc tego wrzucać, ale za to wstałem dzisiaj specjalnie wcześniej, żeby wam to nagrać i od razu praktycznie wrzucę, kiedy będziecie mieli czas, to sobie obejrzycie. Więc tak jak mówię, aktualizacja 12 wlatuje na serwery dzisiaj, no i jest kilka ciekawych zmian, nie ma po raz kolejny niestety żadnych tam game changerów powiedzmy, ale jest kilka ciekawych zmian, jest parę błędów takich naprawionych, które faktycznie irytowały, no i myślę, że generalnie spoko, nie? Mam nadzieję, że nic nie zepsuje, a coś tam pożytecznego do gierki nam doda. Więc dobra, na wstępie oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, jeżeli takie omówienia wam się podobają, bo ja zawsze coś dorzucę od siebie, zawsze wam coś pokażę i tak dalej, i tak dalej. Więc tego kciuka teraz zjeżdżajcie w dół, zostawiajcie. Oprócz tego na koniec filmu możecie napisać komentarz, co sądzicie o tej aktualizacji. Możecie oczywiście subskrybować z dzwonem. Nie wiem, czy to ostatni film na dzisiaj. Być może jeszcze coś się ciekawego pojawi, bo dzisiaj mamy środę, więc może jakieś info nam dadzą. Także również na ten temat nagram, a jeżeli nie, to jutro zobaczymy, bo coś tam ma być. Ale na razie skupiamy się tylko i wyłącznie na aktualizacji. Dobra, tu wszystko działa, więc możemy zaczynać. Zacznijmy sobie w taki sposób wam to pokażę, niestety tak to wrzucili na Discorda po polsku, więc nie mam jak, mam nadzieję, że was nie irytuje, że to jest białe tło, no ale okej, ja tutaj sobie też to odpalę. No i dobra, zaczynamy od zmian. Po pierwsze mamy nowość, lista sprawunków, nowy wpis za codzienne logowanie. To akurat spoko, dlatego zaraz w sumie do tego przejdę, bo później będziemy mieli pewną zmianę, że nagrodę za codzienne logowanie teraz będzie trzeba odbierać ręcznie, co jest moim zdaniem fajne z jednej strony, z drugiej niekoniecznie. Ale mówię, jak już będziemy przy tym, to wam bardziej na ten temat poopowiadam. Druga sprawa to jest nowość. Arena. W trybie portretu mobilnego możesz teraz kliknąć imię gracza na arenie, aby przejść do jego profilu. To wydaje mi się, że już było. W sensie na pewno na komputerze, nie wiem, może na telefonie nie. Ja na telefonie raczej staram się za dużo nie grać. Więc jakoś tam nie wiem. I właśnie, kolejna rzecz, nowość, twierdza. Dodano tajny magazyn jako drugorzędną funkcję skarbca, w której przechowywane są zasoby drewna i kamienia zdobyte podczas zadań związanych z eventami, czyli oczywiście wiadomo, event twierdzy, z koła fortuny i kalendarza codziennego logowania, aby nie mogły zostać splądrowane przez atakującego i pozostawiły ekwipunek wolny. Zaraz wam zaprezentuję screena, jak to wygląda. Powiem wam szczerze, że bardzo fajna sprawa. Bardzo fajnie, że generalnie dążą do tego, żeby to ten ekwipunek nie był zbędnie zawalany. No ja na przykład to wam mogę na chwilkę schować. Ja na przykład tutaj o na magu, jeżeli się nie mylę, dokładnie jak sami widzicie, mam bardzo, bardzo dużo drewna, tutaj mam 6 tych i chyba tu coś mam dokładnie, tu jeszcze 3, no bo tego drewna mam aż zanadto. Podobno jak ktoś ma takie paczki w ekwipunku, to automatycznie zostaną przeniesione do tego skarbca i po prostu będziemy mogli sobie stamtąd go wybierać. Nie wiem, czy będzie tam jakieś określone miejsce, czy po prostu wszystko tam dosłownie będzie trafiało, no ale bardzo fajna sprawa. Pamiętamy czasy, gdzie owocki, na owocki nie było specjalnego miejsca, tak jak tutaj widzicie, tylko owocki również trzymaliśmy w ekwipunku, no wyobraźcie sobie trzymać teraz 60 na przykład cytrynek tutaj w ekwipunku, no byłoby to niemożliwe po prostu, nie? Musielibyśmy te owoce wyrzucać i przez to tracić, więc fajnie, że teraz do czegoś takiego dążą. Co by mogli jeszcze? Może jakieś specjalne miejsce na potki na przykład, żeby również nie trzeba było ich trzymać w ekwipunku jako tam gracze free to play, no albo coś takiego. Fajnie, żeby ekwipunek pozostał tylko i wyłącznie do itemów. Ja bym do tego dążył, no jak widzimy powolutku wygląda na to, że tak to będzie wyglądać. No i dobra, wróćmy teraz na naszego wojownika. No jak widzicie, jak teraz klikniemy w skarbiec, to mamy tylko i wyłącznie opcję zamknij. Oczywiście skarbiec, jak go ulepszamy, to każdy jeden poziom skarbca więcej daje nam jedno miejsce wolne w ekwipunku dodatkowe. Łącznie
Możemy mieć skarby na 45 poziomie, a miejsc w plecaku, jak widzicie, możemy mieć 50. I teraz tak, po tej aktualizacji ma tutaj wejść jakiś dodatkowy przycisk. Jak w niego klikniemy, to pojawia nam się coś takiego. Jakość nie jest najlepsza, bo to jest chyba screen z telefonu. W każdym razie, jak widzicie, mamy takie sekretne miejsce jakby. No i tam po lewej stronie dodawane są właśnie te surowce. Czy to z koła, jak tam było napisane, czy to z eventów, czy to właśnie, nie wiem, czy z kostek też może. No i jak widzicie, po lewej stronie mamy ile trzymamy tego kamienia i drewna w tym sekretnym miejscu i możemy sobie je przekonwertować do naszej twierdzy, do tych głównych, że tak powiem, zasobów. Bardzo fajna sprawa, myślę, że taka mała zmiana, ale dość przydatna. No i jak widzicie, wszystko mamy. No na przykład po prawej stronie ile mamy obecnie, ile trzymamy w tym głównym, że tak powiem, w tym głównym magazynie w twierdzy, a po lewej stronie ile mamy w tym sekretnym. Spoko, nie? Mi ta zmiana się podoba, możecie dać znać jak wam. Nie jest to jakieś nie wiadomo co, ale generalnie no na plus. Myślę, że na pewno na plus i tak jak mówię, fajnie jakby inne rzeczy również były gdzieś tam przechowywane w innym miejscu, takie jak potki, czy tam co my tu jeszcze możemy trzymać oprócz potek. No w zasadzie nic, to do kowala to i tak raczej każdy od razu używa, nikt tego nie odkłada, bo surowcy u kowala nigdy za wiele. Coś miałem chyba w głowie, nie wiem czy mi teraz nie wyleciało. No ale nieistotne. Tak jak mówię, fajnie jakby miejsce w plecaku było tylko i wyłącznie do itemów i fajnie, że powolutku do tego dążą. Dobra, wracamy do tej naszej aktualizacji. To jest druga nowość. Nie, to już trzecia, przepraszam. Teraz czwarta. Multi-window. Aplikacja mobilna obsługuje teraz widok multi-window na obsługiwanych urządzeniach o wyższym współczynniku wyświetlania. Jakieś tam Sony Xperia 1, 5, 10, Samsung Flip. No to jakaś taka pierdółka. Niby nowość, no ale no z takich głównych nowości tak naprawdę to jest właśnie to z tą twierdzą i jeszcze jedna rzecz z hydrą, do której też zaraz przejdę, bo myślę, że też jest bardzo, bardzo ciekawa. Więc tak, to wam pokazałem. Dobra, lecimy dalej, mamy teraz zmiany. Czat, przestrzeń między czasem a nazwą została nieco zwiększona, aby uniknąć nakładania się tekstu. Zmiana, bohater, w widoku portretowym jest teraz okienko na pewno z pytaniem zabezpieczającym podczas pozbywania się pakietów zasobów. Zmiana, bohater, w trybie panoramicznym jest teraz mniej nakładania się tekstów oraz okienek podczas porównywania przedmiotów z przedmiotami w skrzyni. Okej, okay. Aha, to chyba cały czas jeżeli chodzi o telefony. Zmiana, karczma, codzienna misja demontaż przedmiotów u kowala ma nowy tekst. No właśnie, pewnie zauważyliście, że teraz jak mieliście, żeby rozmontać trzy rzeczy u kowala albo na liście to do, to na telefonie mieliście takie dziwne, nie było napisane co macie zrobić, tylko była tam jakaś, coś tam 16, jakieś tam ich, to się jakoś nazywa, to jest jakieś odwołanie. No kurde, byłem na informatyku, powinienem pamiętać, ale nieważne. W każdym razie właśnie to było spowiadane pewnie z tym, że zmieniali ten tekst, no i teraz ten tekst będzie inny i mam nadzieję, że to już zostanie naprawione. Dalej, zmiana, gildia. Pupil gildy został poprawiony. Główny atrybut 25 najsilniejszych graczy, najwyższy główny atrybut w gildii, jest sumowany i automatycznie działa jako główny atrybut zwierzaka wybranego przez litera gildii. Właśnie, kolejna bardzo, bardzo fajna zmiana. Dlaczego? O co chodzi? Już tłumaczę. Przynajmniej ja to tak zrozumiałem, tak to tłumaczył tam Kowalski na czacie angielskim, bodajże na tawernie. Kowalski to jest programista z Playa. Mamy 25 najsilniejszych graczy w gildii, czyli najsilniejszych pod względem swojej głównej statystyki. Są oni wybierani automatycznie, już nie musimy się bawić z oficerami. Są oni wybierani automatycznie. Ich główna statystyka jest konwertowana, że tak powiem, na główną statystykę pupila gildyjnego i dzięki temu koniec końców ten pupil gildyjny jest po prostu silniejszy. Tak ja to zrozumiałem, zresztą no, w tłumaczeniu na polski chyba dokładnie to jest napisane, więc jakby chyba nie ma tu jakichś wątpliwości. Główny atrybut 25 najsilniejszych graczy, najwyższy główny atrybut w gildii jest sumowany i automatycznie działa jako główny atrybut zwierzaka wybranego przez lidera gildii. Czyli właśnie, na przykład, nie wiem, mamy powiedzmy tutaj jakiegoś maga. Poczekajcie, jakiego tu mamy pupila na przykład? Pupila mamy głównie z siłą, a tutaj na przykład, o, mamy Nemezisa. Nemezis jest zwiadowcą, czyli jego główny atrybut to jest zręczność. On tej zręczności ma na pewno jest jedną z najwięcej, ile jedna z najwyższych tych głównych statystyk w gildii, nie? W ten sposób. No i po prostu ta jego zręczność jest konwertowana po tej aktualizacji na tą siłę tego pupila, więc już nie trzeba tam, wiecie, bawić się w oficerów i tak dalej, tylko to wszystko jest zrobione jakby automatycznie.
automatycznie, dzięki czemu myślę, że teraz w gildii będziecie z tych, te pupile, te hydry tak naprawdę pokonywać dzięki temu szybciej. Czy będzie to duży wpływ miało? Myślę, że spory. Myślę, że to wiadomo, wyjdzie w przeciągu tam kolejnych kilku dni, że te hydry faktycznie będą szybciej padać, ale zdaje mi się, że będzie to po prostu lepiej działało i więcej głów gildie będą zbijać po prostu. Więc tutaj również zmiana jak najbardziej na plus. Aha, ja wam pokazuję Nemezisa, wy tutaj macie to. No ale no wiecie, o co mi chodzi, nie? Nemezis jest, tak jak mówię, zwiadowcą. No a tutaj pupila mamy na siłę, więc ta jego zręczność będzie konwertowana w tą siłę automatycznie, bo zdaje mi się, że jest w tym top 25, jeżeli chodzi o główne statystyki. Dobra, to tak w skrócie, więc to kolejna fajna zmiana po tym skarbcu. Lecimy dalej, co my tu dalej mamy? Zmiana, sala chwały. Podczas przeglądania walk w międzynarodowej sali chwały kursor nie wraca już na pozycję pierwszą na liście. Świetna sprawa, za każdym razem jak tam siebie gdzieś szukałem czy coś, to mi to wracało do top 1, strasznie irytujące. Zmiana, koło fortuny. Czułość koła fortuny na ekranach dotykowych została zwiększona, aby nie dochodziło już do przypadkowych kręceń. To też bardzo fajne, bo pamiętam, że na telefonie też często właśnie coś takiego się zdarzało, że przypadkiem tam się zakręciło tym kółkiem. Dobra, zmiana. Nagroda za codzienne logowanie. Trzecia, myślę, że dość ciekawa rzecz. Teraz musisz codziennie potwierdzać odbiór nagrody. Przycisk koło fortuny w menu miga, dopóki jej nie odbierzesz. No i właśnie. To jest również fajne. Dlaczego? Ano dlatego, że jak jesteśmy po tym magicznym 393 poziomie, to z każdym kolejnym levelem dostajemy mniej expa ze wszystkiego. Ja to już powtarzam nie wiem który raz. No ale teraz możemy zrobić taki myk, że po prostu robimy ataki na arenie, kręcimy tam kołem powiedzmy, robimy przede wszystkim awkę i wszystko co daje nam expa i dopiero wtedy odbieramy ten level. To jest jakby... tak jak mówię, bardzo, bardzo fajne, bo po prostu dzięki temu w ciągu dnia wyciśniemy więcej expa niż jak ten level automatycznie nam się odbiera jak wchodzimy do karczmy, no i już robimy tą mawkę na wyższym poziomie. To oczywiście sytuacja po 393 levelu, przed najlepiej jest awkę robić na jak najwyższym poziomie i wszystko inne, więc wtedy no już najlepiej odbierać od razu. Chyba że mamy sytuację, że na przykład nie wiem, brakuje nam bardzo mało do kolejnego levela, wiemy, że awką wbijemy ten level, to lepiej jest to zrobić i dopiero odebrać level z kalendarza, cały czas mówię o sytuacji przed 393 poziomem, żeby po prostu dostać więcej za ten pełny level z kalendarza, nie? Możliwości jest wiele, ale ja osobiście uważam, że jest to zmiana na plus. Ludzie tam narzekali, że jak ktoś ma zajęty dzień czy coś, to zapomni odebrać tej nagrody i się zresetuje do pierwszego dnia. Jest taka opcja, ale ja na przykład mam taki nawyk, że po pierwsze to będzie migało cały czas, mnie irytuje jak coś miga, więc staram się to ogarnąć, żeby już nie migało po prostu. To pierwsza sprawa, a druga sprawa, jak widzicie na liście to do, to jest pierwsza nowość, jest dodane to, że trzeba taką nagrodę odebrać, a ja mam taki nawyk, że codziennie przed snem jeszcze na telefonie sprawdzam, czy na pewno wszystko zrobiłem właśnie patrząc na tą listę to do, więc raczej tego nie pominę, ale mimo wszystko no różnie może być, także musicie o tym pamiętać. No i teraz mamy naprawione błędy, to już tak na szybko przelecimy. Ogólne kopiowanie, wklejanie w wersji przeglądarkowej czasami nie było możliwe. Funkcja została przepisana. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na czacie gildii otwiera oddzielną stronę z wyświetlonym tekstem. Dobra. Naprawiony błąd. Powiadomienia w aplikacji. W niektórych przypadkach w powiadomieniu aplikacji wyświetlał się zły świat gry. Było coś takiego, też miałem. Naprawiony błąd. Bohater. Porównanie przedmiotów nie pojawia się już, jeśli nie ma ubranego przedmiotu do porównania. To czytam, bo tam jest kilka błędów, które irytują i faktycznie dobrze, że zostały naprawione. Naprawiony błąd. Klaser dokładności. Osiągnięcie pilna potrzeba. Otwórz toaletę. Było wyświetlane dopiero po ponownym zalogowaniu. Nowy backend. Dużo osiągnięć jest w ogóle wyświetlanych z opóźnieniem. To tak swoją drogą, no ale nieważne. Naprawiony błąd. Arena. Zabójcy wizualnie zaatakowali pierwszą bronią przy drugim trafieniu. Naprawiony błąd podziemie, wskazanie gracza w zwap bohatera nie pokazało jego statystyk. Naprawiony błąd gildia, wyświetlany tekst po rozpoczęciu lochów czasem się nakładał, było faktycznie już od bardzo dawna, to dobrze, że w końcu to naprawili. Dobra, lecimy dalej. Naprawiony błąd gildia, zbyt szybkie przeglądanie przedmiotów innych członków gildii doprowadziło do pojawienia się czarnych okienek. Właśnie, to powstało chyba przy okazji aktualizacji z Elevatorem i strasznie było irytujące. Fajnie, że to już naprawili, mam nadzieję, że się nie będzie powtarzać, to nawet nie chodziło o zbyt szybkie przeglądanie, po prostu sobie przeglądać itemy i te czarne okienka zostawały mega irytujące. Naprawiony błąd gildia, czas ataku na inną gildię mógł być wyświetlany nieprawidłowo, jeśli czas odnowienia był nadal aktywny i patrzyłeś już na inną gildię, która przygotowywała się do walki. To z tymi czasami jest cały czas pobugowane.
W sensie było, no zobaczymy jak będzie teraz. Naprawiony błąd poczta, wyświetlanie opisu postaci nadawcy było czasami opóźnione. Naprawiony błąd, sala chwały, flaga Brazylii nie była wyświetlana na nowym zapleczu gry, czyli nowy backend znowu. Naprawiony błąd, sala chwały, międzynarodowa sala chwały pokazywała graczy z tłem Elevator jako awatar postaci. Naprawiony błąd, sala chwały, międzynarodowa sala chwały nie pokazywała graczy z serwera Buffet syfygame.d. Naprawiony błąd, sala chwały, międzynarodowa sala chwały wyświetlała niepoprawne graczy i gildie ze speed serwerów. Naprawiony błąd, sala chwały. Klasery innych graczy w sali chwały wizualnie zatrzymały się na 2200 na 2211 zebranych przedmiotów, czyli 11 jakby brakowało, mimo że już mieli te przedmioty. I to akurat bardzo fajne, że zostało to w końcu naprawione, bo chyba to w ogóle jest cały czas, tak szczerze. W sensie na przykład tutaj jak mamy, dokładnie, no tu jest zatrzymane na 2200, a Interface na pewno już ma dalej. No wszędzie tak jest, nie? Tu w ogóle Berserk przede wszystkim już dawno, dawno temu pokonali tego maga tutaj, więc no już ja na przykład mam, no sami widzicie, ja faktycznie tyle mam, ale inni już tutaj dawno pokonali, więc będziemy widzieli ile mają przewagi w klaserze i dzięki temu ile przeciwników więcej pokonali, więc to na pewno fajne. Dobra, lecimy dalej. W ogóle jak jest ciemno, jak ja nie mam odpalonego tego notatnika, to aż dziwne, no ale okej. No i ostatnie, naprawiony błąd, sala chwały, korzystanie z reklam, aby pominąć czas na arenie, nie powodowało wyszerzenia zaatakowanych graczy w sali chwały. I tyle. Tak wygląda aktualizacja, wersja 12, jak się nie mylę. Tak więc okrągła, bez żadnych dodatkowych numerków. Spoko, nie ma, tak jak mówiłem, jakichś game changerów, ale jest kilka ciekawych zmian, kilka dość fajnych, myślę, grunt, żeby nic się nie zepsuło i będzie na pewno ok. To, co mnie niepokoi, to, że w błędach nie ma wymienionego tego, że jak tutaj sobie lecimy, poczekajcie, gdzie ja byłbym niżej, no nie ma chyba takiego tutaj, może tutaj się uda, no nie, teraz to już nie pokazuje się, ale pamiętacie to, co mówiłem w ostatnich filmach, że jak tutaj jesteśmy gdzieś niżej i jedziemy na przykład do góry, to pierwsze miejsca są wykropkowane. Tego nie ma uwzględnionego, że ten błąd został naprawiony. Mam nadzieję, że to tak czy siak w tej wersji zostanie naprawione, bo często się zdarza i również irytuje. Trzeba jeszcze tutaj klikać i tak dalej, żeby po prostu się ci gracze pojawili. Więc mam nadzieję, że to faktycznie zostanie, tak jak mówię, naprawione. Również, mimo że o tym nie ma. No ale zobaczymy. Dobra, to tyle. Ja wam pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać, co sądzicie o tej aktualizacji, dajcie znać jak wam się podoba, czy coś byście inaczej zrobili, czy coś byście jeszcze zmienili, więc no czekam na wasze po prostu opinie. Ja osobiście nie nastawiałem się na nic wielkiego, więc nie jestem rozczarowany, jestem nawet pozytywnie zaskoczony, że coś tam fajnego się zmieni dzięki temu i coś tam faktycznie będzie lepiej działało, powiedzmy, tak jak na przykład ta Hydra, nie będzie już zabawy z oficerami, że trzeba było dawać tam 20 osobom oficera i tak dalej, moim zdaniem na pewno na plus. Dobra, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę. Pamiętajcie o subskrybowaniu z dzwonem. Zapraszam do wczorajszego filmu, bo wiele osób pewnie myśli, że to jest taki sam, jaki wrzuciłem tam jakiś czas temu, ale nie do końca, więc możecie wbić. No i jeszcze czekajcie, bo może jeszcze dzisiaj albo jakoś, no nie wiem, jeszcze pewnie jakieś filmy będą, bo jeszcze jakieś no, ciekawostki dla nas szykują, z tego co wiem, więc po prostu śledźcie kanał. Także subik z dzwonem, łapa w górę pod tym filmem, piszcie komentarz i tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!